Dzień dobry, witam w rozmowie Echo24. Dzisiaj moim Państwa gościem Bartłomiej Dwornik, Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed Wami bardzo ważny weekend, będzie się dużo działo, no i wszystko oczywiście po to, żeby pomóc dzieciakom. Powiedzmy, co się szykuje. Och, szykuje się cała masa atrakcji, fantastycznych, fenomenalnych wydarzeń dla miłośników grania w gry komputerowe, dla miłośników oglądania filmów na YouTubie i dla fanów ciężarówek. Czyli dużo osób. To zdradźmy coś więcej. W sensie dużo osób, mam na myśli duży zakres, jeżeli chodzi o zainteresowania. Tak, grupa docelowa jest przeogromna, a do wszystkich tych osób będziemy się starać dotrzeć podczas dwudniowego maratonu na YouTubie, podczas którego będziemy grać w grę Euro Truck Simulator, czyli będziemy jeździć po Europie wirtualnymi ciężarówkami i wszystko to przez całe dwa dni będziemy transmitować na żywo. Akcję organizują dla nas dwaj youtuberzy, znani właśnie z tego, że są absolutnymi fachowcami od kręcenia wirtualnym kółkiem, chociaż kółko jest prawdziwe, a tylko ta ciężarówka jest wirtualna. Paweł Kronos-Maliszewski ze Starachowic, miasto bardzo ważne na mapie motoryzacji Polski, i Sebastian Payne-Felisiak z Londynu, czyli jesteśmy międzynarodowo, i wszystkich serdecznie zapraszamy, bo w tą trasę przez te dwa dni może pojechać każdy, kto tylko ma ochotę. No właśnie, jaki jest cel akcji? Bo wyszła ona z inicjatywy osób niezaangażowanych w jakąś taką codzienną działalność fundacji. Tak, acz jest to już piąty stream taki charytatywny organizowany przez pana Pawła. Tym razem będzie dużo większy rozmach, bo tak jak mówię, będzie międzynarodowo, mamy kierowców w zasadzie z całej Europy. Polegać to będzie na tym, że jeździmy po wirtualnych mapach. Mapy w tej grze są bardzo realistyczne, można na nich spotkać faktyczne, prawdziwe budowle, prawdziwe elementy znane z różnych miast Europy. A w tym wypadku plus jest taki, że każdy, kto ma ochotę, każdy, kto ma tę grę na swoim komputerze, może włączyć ją w tak zwanym trybie multiplayer i pojawić się gdzieś na tej trasie, gdzieś nas znaleźć. W którymś momencie wszyscy będziemy się na tej mapie szukać i w niedzielę o godzinie 17 robimy gigantyczny, wielki konwój ciężarówek z francuskiego Brestu do Wrocławia pod przylądek Nadziei i wezmą w nim udział kierowcy z tak zwanych wirtualnych spedycji, czyli firm transportowych działających w ramach tej gry, i będzie to w tym momencie ponad 30 takich firm, czyli kilkuset kierowców, którzy zrobią taki gigantyczny łańcuszek pomocy przez całą Europę. Chociaż wirtualnie, to logistycznie brzmi to jako bardzo skomplikowane. O, to jest niesamowite przeżycie, bo kiedy się to ogląda, ja już miałem okazję widzieć zimą zeszłego roku, jak to wszystko jest zorganizowane, to powiem Państwu, że taka organizacja to jest majstersztyk, bo czy to wirtualna ciężarówka, czy prawdziwa, to zorganizować i skoordynować kilkaset osób, to jest naprawdę tytaniczna robota i robi ogromne wrażenie, nawet jeżeli jest się tylko widzem, bo ja niestety ciężarówką nie potrafię kierować, ale oglądam zawsze z zapartym tchem i serdecznie polecam, bo jest co oglądać. No i akcja charytatywna, więc cel pewnie już jest wyznaczony. Powiedzmy, na co tym razem zbieracie? Zdecydowanie. Tym razem będziemy zbierać środki na program Browiak. To jest program realizowany przez Fundację Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową w Klinice Onkologicznej Przylądek Nadziei we Wrocławiu. A polega na tym, że mali pacjenci, którzy są pod opieką onkologów, otrzymują zestawy do domowej pielęgnacji w kłuć centralnych. W kłucie centralne to jest taka rurka podpięta do żyły głównej, która prowadzi do serca, i przez tą rurkę pobiera się krew do badań albo podaje leki, i nie trzeba za każdym razem kłuć igłami, zakładać węflonu. To jest jedno, jeśli można tak powiedzieć. Czyli unikamy bólu z jednej strony. Unikamy bólu, unikamy stresu, unikamy strachu przede wszystkim, bo umówmy się, nie każdy to kłucie igłami i te zastrzyki znosi, że tak powiem, bezstresowo. Więc to jest bardzo ważne, ale taka rurka musi być absolutnie sterylna. Więc bardzo często dzieci z różnych miejsc,
specjalist w Polsce czasem z bardzo daleka przyjeżdżają do szpitala specjalnie po to, żeby taką rurkę przeczyścić, wypłukać, generalnie zaopiekować się, żeby była ona sterylna. I w momencie, kiedy rodzice mają możliwość takiej pielęgnacji w domu, nie muszą przyjeżdżać specjalnie do Wrocławia, nie muszą spędzać kilku dni w klinice, czy nawet w drodze do nas. Można to wszystko zrobić w domu i ten czas dodatkowy dany dzieciom w domu jest niesamowicie ważny, bo mogą spędzić ten czas w gronie bliskich, w bezpiecznych swoich takich warunkach, gdzie czują się dobrze z mamą, tatą, babcią, kotem, psem. No nie w szpitalu. Nie i tak szpitalu. Bywają tam z reguły bardzo często, dokładnie więc... Dokładnie tak, bo nawet najfajniejszy szpital na świecie, jaki on by nie był fantastyczny, nigdy nie zastąpi domu. I dzięki uczestnikom tego naszego wydarzenia, takiego czasu dzieciom w domu będziemy mogli dać znacznie, znacznie więcej. To ile ten Borowiak kosztuje? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o koszty? Taki zestaw do pielęgnacji w domu Borowiaka przez 3 miesiące kosztuje 800 zł dla jednego dziecka na 3 miesiące. No to jak łatwo sobie policzyć, dla dziecka, które średnio 2 lata jest pod opieką onkologów w przypadku choroby nowotworowej, no to jest kilka tysięcy złotych, co dla rodziców jest dużą kwotą, której nie muszą wydawać i nie muszą rezygnować z innych bardzo ważnych wydatków, bo takich wydatków w przypadku choroby dziecka niestety nie brakuje i każde wsparcie to jest jakby dodatkowy oddech, w tym wypadku finansowy, no ale też czasowy, który można poświęcić, który ten czas można poświęcić na zupełnie inne, przyjemniejsze rzeczy niż pobyt w szpitalu. Czyli ta akcja tylko i wyłącznie na te Borowiaki, nie będzie jakichś jeszcze tutaj rzeczy obok. Dokładnie tak, zdecydowaliśmy razem z organizatorami, że to będzie ten główny cel, że to będzie to nasze hasło, czyli hej, kółka w dłoń, jedziemy po Borowiaczki dla dzieciaków. A ile dzieci korzysta z tego programu? W tym momencie jest to około 200 dzieci. Ale czyli bardzo duże koszty, jeżeli o to koszty chodzi. Koszty są bardzo duże, no ale chcielibyśmy wyposażyć wszystkie osoby, które chciałyby z tego programu skorzystać, a w ciągu roku przez Przylądek Nadziei przechodzi około 2000 dzieci, więc to też widać, jaka jest skala potrzeb. I chcielibyśmy, żeby kiedyś w jakiejś przyszłości każdy, kto tylko chce, czuje, że poradzi sobie z utrzymaniem czystości w domu, mógł po prostu powiedzieć hej, chcemy i już na niego taki zestaw będzie czekał. No właśnie, no bo to też jest trudna decyzja, jeżeli chodzi o rodziców, którzy muszą wziąć tą odpowiedzialność na siebie, żeby na przykład zrobić jakiś zastrzyk. Jak tutaj wygląda przygotowanie właśnie takiego rodzica do takiego programu? Warunkiem uczestnictwa w tym programie oczywiście jest przejście specjalistycznego szkolenia prowadzonego przez pielęgniarki w Przylądku Nadziei. To nie jest tak, że po prostu przychodzi rodzic. No tak, rodzic, to jest po prostu pełna odpowiedzialność, prawda? Dokładnie, więc tu musi być pełna świadomość, jak czego używać. Pod okiem pielęgniarki przechodzi się najpierw takie próbne zabiegi, w cudzysłowie, w samym przylądku i dopiero kiedy personel kliniki uzna dobrze, mamo czy tato, już umiesz, proszę, tutaj jest dokumencik z pieczątką, może pani zabierać ten zestaw do domu i tam sobie radzić. I bardzo często, jak widzimy też zachowania mam głównie, to ten początek jest taki trudny trochę, trudno się przełamać. To też duże emocje, prawda? To są emocje, to jest też troszeczkę stresu, bo tak jak pani powiedziała, to jest odpowiedzialność, ale jak już ktoś się tego nauczy, to później jeden z naszych podopiecznych, Jasiek, stwierdził, że kiedyś mama się bała, teraz jest lepsza w te klocki niż pielęgniarka, więc to naprawdę można się nauczyć. Można się nauczyć, no a jakby ta świadomość, że dzięki tej wiedzy, dzięki tej nauce możemy więcej czasu z dzieckiem spędzić w domu, to też jest argument, który działa i rodzice bardzo chętnie do tych szkoleń przystępują. No i efekt jest taki, że wszyscy są dużo bardziej zadowoleni, szczęśliwi, a przede wszystkim ta terapia też wtedy jest skuteczniejsza, bo to też jest kwestia takiej mentalności, emocjonalnego, prawda? I mentalnego podejścia. W domu zawsze zdrowieje się lepiej. No właśnie, ale niektóre z dzieciaków niestety w tym domu nie mogą być, nie mogą nawet do niego pojechać na jakąś chwilę. Od początku pandemii zamknięte w murach szpitala. Jak tam sytuacja wygląda?
No, nie ma co ukrywać, że ta pandemiczna sytuacja odbija się rykoszetem również na dzieciakach, na pacjentach i też na ich opiekunach, bo każdy z naszych małych podopiecznych w klinice jest pod opieką również rodzica. Zawsze tam jest z nim jeden rodzic. No i w tym momencie przylądek nadziei jest, jak to mówimy, twierdzą. Twierdzą, do której jak już ktoś wejdzie, no to drzwi za nim się zamykają i dopóki nie będzie tego sygnału, że już jest ok, możesz wracać do domu, to w tym przylądku jesteśmy zamknięci. Czyli cała terapia, wszystkie zabiegi i tak dalej, w momencie, kiedy ktoś trafia na oddział, musi się toczyć tam i na tym oddziale i mały pacjent i jego opiekun są tak naprawdę zamknięci. Chcielibyśmy, żeby jak najszybciej mogli wychodzić chociażby na plac zabaw przed kliniką czy do parku na spacer, no ale to musi być bezpieczne, tu kwestie bezpieczeństwa są jakby bezdyskusyjne i dopóki nie będzie to w pełni bezpieczne, no to ten pobyt w szpitalu będzie się wiązał z tym, że jest to pobyt za murami. W takich warunkach no, zdecydowanie trudniej być uśmiechniętym, radzić sobie z tą chorobą. Jak tutaj wygląda takie wsparcie psychologiczne, jeżeli chodzi zarówno o pacjenta, jak i o jego rodzica? Przylądek nadziei jest takim niesamowitym miejscem. Sama nazwa już to wskazuje, to już jakby pierwsza rzecz. Dokładnie, ale ta niesamowitość też wiąże się z tym, że jest to w tym momencie jedyny chyba szpital dziecięcy w Polsce, gdzie opieka psychologiczna jest zapewniona praktycznie 24/7 cały czas i odpowiada za nią grupa 6 pani psycholog, pani pedagog, również psychiatra, którzy opieką taką stałą, taką opiekę stałą roztaczają przed i pacjentami, i ich najbliższymi, bo tutaj jakby warto powiedzieć, że dla rodziców jest to też gigantyczne obciążenie. Jakby już nie tyle sam fakt, przede wszystkim fakt, że dziecko choruje, ale to zamknięcie też jakby odbija się na emocjach po prostu. I nasze panie psycholożki mają mnóstwo pracy, to nie będziemy tego ukrywać. Natomiast to, że tam są, to jest niesamowite wsparcie i dla dzieci, i dla rodziców, bo jest po prostu potrzebne, prawda? Jest po prostu potrzebne, a dziecko bardzo często przejmuje nastrój rodzica i od tego, żeby rodzic miał otwartą, spokojną głowę i nie był zestresowany, dużo też zależy od tego stanu rodzica, jak do swojej choroby, do swojej sytuacji podchodzi dziecko. Takie wsparcie jest bardzo ważne i dobrze, że ono jest. No i oprócz tego warto takimi akcjami pojedynczymi, na przykład właśnie charytatywnymi, lub tutaj chciałam przejść do kolejnej kwestii, czyli do nagrywania piosenek przez samych pacjentów. To są takie akcje, które chyba pozwalają rzeczywiście z jednej strony troszkę zapomnieć o tym, że czeka mnie na przykład jakiś zabieg albo jakieś badanie za jakąś chwilę. No i właśnie skupić się na tym, co jest powiedzmy, co jest pozytywne, co może być pozytywne, jak to wygląda, jeżeli chodzi o te piosenki, bo one furorę zrobiły w internecie. Dokładnie tak. Tutaj musimy pamiętać, że przy każdej takiej długotrwającej chorobie połowa sukcesu tkwi w głowie, tak się bardzo często mówi i to jest naprawdę coś, co my widzimy w naszej pracy na co dzień. I jednym z takich elementów, żeby tą głowę odciążyć, żeby naładować tam dużo pozytywnej energii, dużo takich pozytywnych emocji i uśmiechu, jest projekt muzyczny. Projekt, który w tym momencie otrzymał niedawno bardzo taką niecodzienną nazwę, czyli Krotochwile Onkologii. Tak postanowili go pomysłodawcy nazwać, a polega na tym, że dzieci nagrywają piosenki, piszą tekst rymowany, czasem same, czasem z rodzicami, o tym, jak to ta choroba nowotworowa na nie wpływ wywiera, co by temu rakowi zrobiły, gdyby tylko mogły, jakby mu tutaj różne części ciała skopały i jak to odbierają. Później to ubierane jest w bardzo profesjonalne bity, jeśli dobrze to nazywam, rapowe, i nagrywany jest do tego bardzo profesjonalny teledysk, który można zobaczyć również na naszym YouTubie. I dla dzieciaków to jest taka forma raz ekspresji, żeby zrobić coś fajnego, coś niecodziennego, coś, czego ich znajomi, koledzy z klasy nigdy w życiu nie robili, więc tutaj sława rośnie, szacunek na dzielnicy, prawda, się zgadza.
A z drugiej strony jest to o tyle ważne, że oswaja też chorobę, bo jeżeli możemy swoimi słowami, których nikt tam w jakiś sposób nie ubiera w jakieś sztywne ramy, możemy wykrzyczeć, co nas boli, co nam się nie podoba, dlaczego nie chcemy tego przeciwnika czy świrusa, jak mówią niektórzy nasi raperzy, w sobie mieć, to też pozwala troszeczkę jakby oswoić oswoić trochę lęku, oswoić trochę całą tą nerwową sytuację, no a przede wszystkim mieć taką świadomość, że mamy to pod kontrolą. I to jest bardzo ważne z takiego emocjonalnego, psychologicznego punktu widzenia, więc to nie jest tylko zabawa, ale też ma taki aspekt terapeutyczny. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że nasze dzieciaki mają naprawdę bardzo dużo fanów w internecie, którzy oglądają te teledyski i jeżeli interesują się rapem, to dają tam serduszka czy łapki w górę, jak to się dzieje na YouTubie, i piszą mnóstwo dobrych, ciepłych słów takiego wsparcia, no ale też mówią szacun, to są naprawdę dobrze zrobione materiały. My zachęcamy do obejrzenia, tymczasem kończymy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie i zapraszam 3 i 4 lipca na YouTube'a, na kanały Fundacji Kronos Gra i Pain, gdzie będziemy na Was czekać za wirtualnymi kierownicami. Do zobaczenia. Tyle na dziś, dziękuję za uwagę, do zobaczenia.